Mówicie, żeby go zrobić na offroad? Ja jestem za. Ostatnio zrobiliśmy sobie Ogurasa chyba na drift, a to jest bardzo ciekawe auto, nie? My lubimy się takimi bawić. O kurde. Ale ty, ale fajnie wygląda w środku. W sklepie sygnałów policyjnych. Nie do wszystkich samochodów są sygnały policyjne Kubik, wiesz? Dzięki za donate. Tylko w niektórych są. Patrzcie, jaka klasa w środku. Tu mamy wskaźnik paliwa. Tu mamy zegar prędkości na środku. Radyjko, jaka klasa! Ale wiecie co, taki standardowy ogólnie. Ten może nie, bo ten ma. Ten jest pick-upem, nazwijmy to. Też jest fajny, nie? Tak mi się kojarzy bardziej z farmą. Ale taki duży ogórek zabudowany, którego żeśmy też już tuningowali, to jest naprawdę fajnym takim wycieczkowym samochodem. Można zrobić z niego ciekawego kampera, nie? Nie jest aż taki duży jak kamper, ale jest na tyle duży, że powiedzmy we dwie osoby można zrobić sobie ciekawego tripa. Ja bym się na to pisał, gdyby nie fakt, że taki trip trwałby, sama podróż trwałaby 17 lat, powiedzmy do jakiegoś tam odległego miejsca, nie wiem, do Włoch powiedzmy, jakbyś chciała takim samochodem jechać. 70 km na godzinę i zegar zamknięty. Tak, ile tu mam prędkości maksymalnie? No, 70. Ja nie wiem, czy to w milach? Tak, to w milach jest wyskalowane. Czyli takie 103 km na godzinę i człowieku, zamykasz budzik. Nie ma. Nie ma jeżdżenia. Także prędkość autostradowa tego samochodu nie dotyczy, ale spokojnie, my to naprawimy. My to zaraz naprawimy. Ogórek jest w cenie Mustanga? No bo to jest chyba takie już klasyczne stare auto, więc nie ma się co dziwić. Na pociąg go? Nie, on jest chyba za lekki na pociąg. Zresztą zaraz sprawdzimy. Chociaż w sumie to bez różnicy. Ile samochód waży, nie? Na pociąg wszystko jest dobre. Co zrobić, jak Forza nie chce się odpalić? No, rozwiązania tego problemu ciężko znaleźć. Każdy ma inny problem z grami, tak? What? Co za klakson? Ojej. Więc tak, Oguras. Oguras po raz drugi, tym razem mamy go w pick-upie. Myślę, że na standardowym... O kurde. Myślę, że na standardowym silniku ciężko będzie cokolwiek zdziałać, ale mamy tu 4-litrowy jakiś silnik. Myślę, że trzeba wziąć jakiś największy, jaki jest. Kurde, tu jakiś Turbo Rally. Dawaj tego. Napęd na 4 kapcie. On chyba standardowo silnik ma z tyłu, tak? Ten Oguras, jak to z nim jest? Teraz będzie miał wszędzie silnik. Będzie taki duży silnik jak cały ten samochód. Ej, ten standardowy zderzak mi się podoba. No, offroady nie musimy mieć żadnego docisku. Spoiler. O pierdolę, myślałem, że jakaś opona będzie na ten napace, czy nie wiem, jakaś paleta z żarciem dla świń czy coś, a tu nic. To po prostu taki spoiler. Możemy usunąć zderzak z tyłu, ale ja go zostawię. Niech sobie będzie taki, jak jest. Klakson zmienić? Dobrze. Zmienimy klakson na pewno. Bierzemy opony offroadowe. Robimy z niego naprawdę niezłą dzidę. Podejrzewam, że po skończeniu to będzie... No, coś z niego będzie. Zbieramy jakieś tam lekkie felgi. No, robimy z niego to, co najlepsze możemy zrobić. Zobaczcie, jak to fajnie zawieszenie się zmienia też, nie? Oczywiście to nie jest... Car Mechanic Simulator, tam nie wszystko jest tak odwzorowane, ale mimo, że to gdzieś tam się też porusza, nie? Widzicie, że te wahacze też się powiększają. Więc to nie tylko kwestia dystansu, ale też tam coś w środku się dzieje. Miło. Lubimy za takie smaczki tę grę właśnie, nie? Musimy zmienić ten. Tą rejestrację. Kogoś z czata muszę wybrać, ale musi mieć ta osoba taki nick, żeby się zmieścił tutaj. Albo inaczej, wiem co zrobimy. Wiecie co zrobimy? Ponieważ wczoraj Enlargo wrzucił pierwszy film od 11 miesięcy, zróbmy sobie rejestrację Enlargo. Tak, żeby uczcić jego powrót, co wy na to? Tutaj mamy żółtą rejestrację w tym samochodzie, zobaczcie. No i fajnie! Także dzisiaj Enlargo będzie miał rejestrację u mnie, ale spokojnie. Ja wymyślę tutaj jakiś quiz na następny raz i kogoś z czata sobie wybierzemy, ok? Teraz wyjątkowa sytuacja, no bo Enlargo wrócił. No i żeby się tutaj wszyscy nie pytali, Lucek, ustaw tam
Znaczy, żeby wszyscy nie mówili o tym Enargo, że on wrócił, bo co chwilę wbijają nowe osoby na stream. To właśnie ustawię jego ten. Ustawię jego nick na rejestrację. Może się domyślą, nie? Ci nowi. Oh shit. Co robisz? Tunigujemy Ogurasa i jedziemy na Tour de Podlasie razem. Ciśniemy. Tylko ja go zrobiłem, ale nie wiem, czy on jest dobry. O kurde, ty! On chyba na koło stanie. Patrz, jak nim buje. Dobry, dobry. Tak, on będzie chyba dobry na Willy. Teraz tak patrzę. Ej, ja muszę to sprawdzić. Deszcz na szczęście przestał padać. Dobra, spróbujmy z trójki, a może dwójki? Z dwójki spróbujmy strzelić. Strzelamy ze sprzęgła. O się. Ale zajebiście nim buja, strasznie mi się to podoba. Te stare samochody mają coś takiego, że można je ciekawie zrobić. Coś tam staje, nie? A taką budę podnieść nie jest łatwo. Ale coś go tam podnosi, śmiesznie to wygląda. Jezu. O, uwaga, uwaga, podejście. Właśnie, co to było? No nie da się, no, ta paka jest taka, wiecie, jak w standardowym ogórku, tak jakby zabudowana, nie? Model samochodu jest zrobiony. Fajnie przekoziołkował. Ciekawe, czy jest taki samochód, który ma tą pakę taką, wiecie, odsłoniętą, wiecie, o czym mówię, nie? Fajnie się przeturlał, śmiesznie to wyglądało. Dawaj jeszcze raz, ziomek. Ale fikołek, no. Dobra, uwaga. Uwaga, uwaga, powoli. Nie jestem za daleko. Dobra, wycofam trochę. Nie, tutaj... O, czekaj, coś się zbywał! Nie da się, no niestety ta paka jest taka, no nie jest taka prawdziwa, tak? Model samochodu jest tak, jakbyśmy mieli normalnego ogórka, tylko że nie ma żadnej teksturki. Wiecie, o co chodzi, no po prostu się nie da wskoczyć. Musielibyśmy kiedyś znaleźć jakiegoś takiego pick-upa, który ma to, chyba żebyśmy wzięli Unimoga, nie? Sprawdzimy to później, teraz chodźmy na Tour de Podlasie. I zróbmy tutaj to spierdziel. No ciekawe, czym właśnie ten Oguras da radę na Tour de Podlasie. Dobra. Kurde, oni naprawdę kozackie fury pobrali. Dam radę. Moja trasa w końcu. Nie mogę być ostatni. O jest. Dobry jest. Tutaj powoli. O właśnie, tutaj bardzo powoli. Cip. Bardzo powoli. Niektórzy już pozapominali. O kurde, kamienie. Ja też pozapominałem. Wow, co mu się stało? Dziadu, jedź. Kurde. Ja tu nie nadążam ze zmianą tych biegów. Ledwo ruszysz, już czwórkę trzeba wrzucić. No nie to co cyk dwójeczka, tylko od razu cyk piąteczka. Szósteczka. Kurde. Ja chyba od razu szóstkę będę wrzucał, bo to nie ma co. Jezu, jak nim rzucę. Tam dobry jest. Patrz. Ja pierdolę, to jest taka rajdówka z niego teraz. Ja chyba się nie będę ścigał na tym, na rankedach. Ale tylko na rajdach, bo na przełaj to jest to niezbyt dobry. Jednak ten prześwit jest za mały. Ale śmieszny jest, nie? To też jest ważne, żeby się wyróżniać. Ja nie lubię mieć samochodów takich, jak wszyscy mają. Zawsze muszę mieć jakiś inny, choćby słabszy, ale inny. Teraz jest taka
chyba moda nawet trochę, że wszyscy sobie tak Mustangi kupują, nie? Z osób takich bardziej lub mniej znanych. Co chwilę słyszysz, że o, ten sobie kupił Mustanga. W sumie nie zmieściłoby mi się na dłoniach, na dwóch dłoniach, ile znam takich osób z internetu, którzy gdzieś tam sobie te Mustangi kupili, nie? A jest ich sporo. Ja, jakbym miał hajs i by mnie było stać, na pewno nie kupiłbym Mustanga, chociażby właśnie dlatego, że większość osób je kupuje. Ja wiem, że to są tanie samochody i takie najtańsze V8, jakie można sobie sprezentować, z tych nowych oczywiście, nie? No ale jeśli miałbym wybór w cenie dobrze wyposażonego Passata kupić Mustanga z V8 pod maską, a kupić sobie za ten hajs, nie wiem, coś innego, no to chyba bym bardziej celował w jakiś nawet starszy samochód, może w jakiś Subaru albo coś takiego z 2005 roku. To są fajne auta, nie? I bym się wyróżniał, a taki Mustang to co? To, no nie wyróżniasz się. No i Subaru fajniej brzmi moim zdaniem od Mustanga, jak wy myślicie? Lepiej Multiple, tylko Forda Fiestę. W Highline. Passat R36 najlepszy. No już dajcie spokój z tymi Passatami, to jest oczywiście, że jakbym miał tyle pieniędzy, to bym sobie nie kupił Passata. Lancera, albo właśnie Lancera jakiegoś, nie? To już ciekawiej jest. Kurde. Golf 3. Dodge Charger. O, drzewo. Myślę, że nie kupiłbym żadnego Amerykańca. Chociaż zastanawiam się, jak to jest jeździć takimi starymi Amerykańcami. Na paru zlotach widziałem właśnie taką Corvette C chyba 3. C3 widziałem. I wygląda ten samochód obłędnie, nie? Ciekawe, jak się tym jeździ. Chevrolet Camaro. No właśnie, albo jakieś tam Camaro. Tylko nie z tych nowych. Z tych nowych jakoś tak... Mnie się te wnętrza nie podobają w tych samochodach amerykańskich. Znaczy może już Mustang nie wygląda tak źle, ten najnowszy w środku. Ale była taka tendencja do robienia kwadratowych zegarów w tych muscle carach. W tych rocznikach 2007 w górę. Właśnie Camaro miało te takie kwadratowe zegary, z tego co kojarzę. I to mi się to też nie podobało. No ale gdybym miał tyle pieniędzy, to na pewno... Na pewno nie byłby to Mustang, właśnie dlatego, że dużo osób go kupuje. Nie wiem, czy też tak macie. I też nie jestem z tych, co uważają, że o, wszystko co stare jest najlepsze, to co nowe robią, to jest takie sobie... Audi R8, nie, no Audi R8 to jest już wyższa liga. Audi R8 kosztuje pół miliona chyba. GTR-ka. GTR-ek też chyba jest za drogi. Nam chyba powyżej 280 kosztuje. A z tego co kojarzę, Mustangi chyba w najbardziej wypasionej wersji są za 280 tysięcy, jakoś tak, nie? Audi TT. A z kolei Audi TT to takie nie. Nie, to nie jest samochód dla mnie. Nie ma w nim nic takiego, co by mnie... Najbardziej to chyba Subaru. Ja słyszałem parę razy Subaru na żywo. Jak to brzmi, to jest coś niesamowitego. Taki basowy, kurde, fajny dźwięk. I patrzcie, że ani razu nie przeszedł mi przez głowę Mercedes jakiś nowy. Jakiś tam AMG czy coś. Przestań. Dobra, uwaga, będzie hopka. Grzybobranie. Pyk przez las. O kurde, drzewo. A! Idealnie w drzewo, no. No tutaj trudno nie trafić w drzewo. To jest taka hopka, że... Audi. Dużo osób pisze tutaj, żeby Audi kupiło.
Ale Audi to taki Passat. Chociaż wiecie co, jak już miałbym wybierać, to chyba od tego Mustanga rzeczywiście wolałbym Audi. Naprawdę. Rower. Rower za 180 tysięcy. Kurde, jego podnosi, jemu przód podnosi. Ale jest taki lekki, on waży 1000 kg, to jak na takiego, no dosyć sporego byka, z wyglądu, wydaje się mało, nie? Albo jakieś Porsche, chociaż nie wiem, czy dobre Porsche się kupi w tej cenie. Myślicie, że będzie jakieś Porsche tak za 180 tysięcy złotych? Jakieś dropniesz fajne takie... No takie... Jakąś karerkę albo coś takiego. Znaczy nie oczywiście tą karerę GT, tylko są jeszcze inne modele. Nie wiem, kurde. Boxstera. Porsche Boxdel, nie? Wersja Boxdel. Powinno być takie specjalne Porsche. Ukłon w kierunku polskich YouTube'ów. Porsche Boxdel. Zajebiście by było. Bo ja chyba wyścigu nie ukończę swojego. Cholera, ograli mnie. Może się uda? Jedź! Nie ukończę. Było tak blisko, kurde. Czy znam szwedzką markę jak Saab? Słyszałem, że już nie produkują Saabów. Z tego co kojarzę. Maserati. Stare Lexusy. Mi się nowe Lexusy podobają nawet. Bardzo fajne są. Za 180 tysięcy zapomnij nowy Porsche. No też tak myślę właśnie, że Porsche się raczej nie kupi. Za tyle, żadnego. Chyba, że jakieś z silnikiem 1.4. No i pięknie, zobaczcie, zrobiliśmy sobie ogurasa. Na offroady taki sobie. Mogło być lepiej, nie? No ale śmieszny jest chociaż.